Cześć. W dzisiejszym materiale zajmiemy się pozycjonowaniem lokalnym, ponieważ duża część z Was sprzedaje swoje produkty i usługi na określonym terenie, w określonych miejscowościach. Dlatego pokażę, jak pozycjonować siebie, głównie swoją wizytówkę Google Moja Firma, tak aby zajmowała ona pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, bo tylko trzy miejsca są pokazywane zwykle w tej wizytóweczce. Dlatego krótkie intro i już przechodzimy do konkretów. Witam po tej krótkiej przerwie. Tak jak mówiłem przed przerwą, zajmiemy się głównie na pozycjonowaniu tutaj w tej pierwszej trójeczce wyników wyszukiwania na mapa Google, ponieważ jak widzicie, wpisuję sobie jakąkolwiek frazę, w moim przypadku są to strony internetowe i tak Google na początku pokazuje mi mnóstwo reklam, raz, dwa, trzy, cztery, cztery reklamy, dopiero później mam mapkę, trzy firmy i dopiero mam później wyniki organiczne wyszukiwania. I choćbym był tutaj na samej górze, to w sumie zajmę miejsce gdzieś dopiero na samym środku strony wyszukiwania Google, ponieważ tak jak mówię, pierwsze cztery miejsca zżerają reklamy, dopiero później jest mapka i firmy. Dlatego bycie tutaj w pierwszej trójce jest kluczowe. Są działalności, gdzie konkurencja jest naprawdę spora. W dużych miastach, hydraulicy, biuro rachunkowe, jest tego mnóstwo i naprawdę bardzo ciężko trafić do pierwszej trójki i decydują tak naprawdę szczegóły i skrupulatność. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, na co zwrócić uwagę, tak aby z dużym prawdopodobieństwem wbić się w tą pierwszą trójkę w pozycjonowaniu lokalnym na mapy Google. Pierwszy punkt to tak zwany NAP, czyli z angielskiego name, adres i phone, czyli wszędzie, gdzie w internecie podajecie swoją nazwę, musicie robić to konsekwentnie i podawać jedną nazwę zgodną z działalnością Waszej firmy. Jeśli Wasza firma nazywa się Pomoc Hydrauliczna, to wszędzie wpiszecie Pomoc Hydrauliczna, nie wpisujecie nigdzie Hydraulik Warszawa. Google musi widzieć Waszą konsekwencję, musi widzieć, że chodzi o tą jedną i tą samą firmę po nazwie. Tak samo jest z adresem, podajecie wszędzie jeden adres faktyczny i jeden numer telefonu. Tak samo na Waszej stronie internetowej, w informacjach musi być podane nazwa Waszej firmy, taka jaka jest faktycznie w Google Moja Firma, adres ten sam oraz ten sam numer telefonu. Kolejny punkt to opinie. Pamiętajcie, aby mieć dużo opinii, oczywiście pozytywnych. Pomijając fakt, że jest to dowód społeczny dla Waszych potencjalnych klientów, że warto Wam zlecić swoje usługi, to także jest to znak dla Google, że firma, która ma więcej opinii, warto ją dać po prostu wyżej w wynikach wyszukiwania, ponieważ skoro klienci ufają jej, dają pozytywne opinie, dlatego godna jest tego, aby być jak najwyżej. Google od jakiegoś czasu ułatwiło dodawanie opinii, nie trzeba szukać Waszej firmy, można po prostu przesłać swoim klientom link, logując się do swojego panelu Google Moja Firma w zakładce informacje. Tutaj na dole mamy taki link, który możemy skopiować i wysyłać swoim klientom, dzięki czemu w prosty sposób mogą dać Wam opinię. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na to, jak się wyświetlacie, jak wysoko tutaj na mapach Google ma Wasza strona internetowa. Ważne, aby na tej stronie internetowej, tak jak mówiłem, była nazwa firmy taka sama, jak jest w Google Moja Firma. Ważne, aby ta strona była zoptymalizowana pod frazy kluczowe, na których Wam zależy. O optymalizacji SEO był mój poprzedni materiał, także możesz sobie obejrzeć, jak zoptymalizować swoją stronę internetową. Także ważne, aby strona była właśnie zoptymalizowana pod frazy kluczowe. Kolejny punkt to pamiętaj, aby swoją wizytówkę Google Moja Firma wypełnić w sposób bardzo skrupulatny. Wchodzimy na przykład w informacje. Pamiętaj, aby uzupełnić wszystkie dane, które tutaj trzeba uzupełnić. Pamiętaj, aby uzupełnić kategorie, nadać kategorię podstawową. Tutaj w pozostałych kategoriach możemy wpisać trzy dodatkowe, także warto tutaj z tego skorzystać. Adres, obsługiwane obszary, godziny otwarcia,
numer telefonu, nowa funkcja, krótka nazwa naszej wizytówki, adres www naszej strony internetowej. Jeśli prowadzimy usługi, produkty, także należy uzupełnić tutaj je w zakładce usługi, pododawać. Tutaj mamy opis naszej firmy, także warto z tego skorzystać. Mamy do dyspozycji tam chyba 750 znaków. Warto napisać szczegółowy opis i zawrzeć tam nasze frazy kluczowe. Ciekawą opcją tutaj właśnie w naszym profilu Google Moja Firma jest taka opcja, z której korzysta dosłownie malutki procencik firm. Można w ten sposób wyróżnić się na tle konkurencji i pokazać Google, że zależy nam na tym, aby nasza wizytówka Google Moja Firma była atrakcyjna i Google, mam nadzieję, znaczy jestem pewny, że doceni to. Jest taka opcja wpisy, to jest coś takiego a la posty na Facebooku. Możemy tutaj dodawać wpisy, nowości, wydarzenia, możemy ofertę, wklejamy zdjęcie, wklejamy link do naszej strony. Dlatego jest to ciekawa opcja na tle, właśnie żeby się wyróżnić na tle naszych konkurentów. To wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, daj plusika, zostaw komentarz, subskrybuj mój kanał. Pozwoli mi to sięgać nowych odbiorców. To wszystko na dziś. Trzymaj się. Cześć.